Ta wojna zaczęła się, kiedy upadły trzy wielkie imperia i wiele nowych państw walczyło o swe prawo do istnienia. Rosja w ciągu jednego roku przeżyła dwie rewolucje. Wyczerpani wojną niemieccy robotnicy tworzyli zbrojne Czerwone Gwardie. W Berlinie wybuchło powstanie. Węgrzy zdetronizowali króla i cesarza. Powstała Węgierska Republika Rad. Wojna, której nikt formalnie nie wypowiedział, a prawie milion polskich żołnierzy walczyło z blisko 5 milionami bolszewików. Wojna, o której nauczano w większości uczelni wojskowych i stała u podwalin doktryny o wojnie błyskawicznej. Wojna, która zaangażowała wszystkie warstwy społeczne, a kobiety po raz pierwszy tworzyły regularne oddziały zbrojne. Choć trwała prawie 2 lata i toczyła się na przestrzeni tysięcy kilometrów, nazywano ją bitwą lub cudem, żeby umniejszyć jej znaczenie. Wymazana z historii Europy przez dziesięciolecia, choć jej uczestnicy wiedzieli, że to sprawa na śmierć i życie. Być albo nie być ich ojczyzny i Europy. Listopada 1918 roku w wagonie sztabowym w Compiègne podpisano zawieszenie broni kończące I wojnę światową. I choć jeden z sygnatariuszy, późniejszy marszałek Francji i Polski, Ferdynand Foch, powiedział: to nie pokój, to zawieszenie broni na 20 lat. Ponad pół roku później podpisano traktat pokojowy w Wersalu. Światowy konflikt, który pochłonął życie prawie 10 milionów żołnierzy, radykalnie zmienił oblicze ówczesnego świata. Na gruzach cesarstw niemieckiego i austro-węgierskiego oraz carskiej Rosji niepodległość ogłaszają Finlandia, Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina, Polska, Czechy, Węgry, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, Tatarski Krym, Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Szybko dochodzi do konfliktów pomiędzy odrodzonymi i nowo powstałymi państwami. Nocą z 18 na 19 listopada 1918 roku Piłsudski ogłasza światu wznowienie niepodległości i suwerenności państwa obejmującego wszystkie ziemie zjednoczonej Polski. Dla Polaków jest oczywiste, że stolicą jest Warszawa. W czasach zaborów główne miasto Rosyjskiego Królestwa Polskiego, powiązane gospodarczo z Moskwą i Petersburgiem. Polscy przedsiębiorcy umiejętnie wykorzystywali ogromny rosyjski rynek. Przedmiotem sporu nie jest również Kraków. Wiedzieli o tym austriaccy żołnierze, którzy bez jednego wystrzału oddali miasto Polakom w październiku 1918 roku. Dla Niemców Poznań to stolica pruskiej prowincji. Jednak stanowiący większość Polacy, broniąc się przeciw wypieraniu ich z życia społecznego i gospodarczego, tworzyli polskie organizacje przemysłowe i finansowe. Wspierali rozwój nauki. Już pierwsze powstanie śląskie, które wybucha w obronie przed niemiecką dominacją w sierpniu 1919 roku, pokazuje polskie aspiracje również w tym regionie. Gdańsk, największe i najbogatsze miasto Rzeczypospolitej obojga narodów, jest częścią Prus Zachodnich. Dla Polski dostęp do morza to być albo nie być odrodzonego państwa.
Choć stanowią tylko 2% ludności miasta, Litwini dążą do utworzenia niezależnego państwa ze stolicą w Wilnie. Większość mieszkańców mówi po polsku. Jest kulturowo, religijnie i ekonomicznie związana z odradzającym się państwem polskim. Do Lwowa, centrum życia politycznego i społecznego, nauki i kultury polskiej, pretendują będący mniejszością Ukraińcy. Ale to we Lwowie Józef Piłsudski i Kazimierz Sosnkowski utworzyli Związek Walki Czynnej i Związek Strzelecki, które odegrały ogromną rolę na drodze do odzyskania niepodległości. Jednak bez względu na pochodzenie i opcje polityczne, większość działaczy i zwykłych obywateli wierzy, że polskie minimum to odrodzona Rzeczpospolita w granicach przedrozbiorowych. To było coś takiego jakby z trylogii. Dla nas te wszystkie przeżycia tych skrzetuskich i innych zagłowów, tośmy żyli tym wszystkim i raptem tu mamy to wprowadzić w czyn. Nie pierwszy raz w polskiej historii kluczowa jest sytuacja na wschodzie. Ekspansję Rosji na zachód zapoczątkował już pierwszy car, Iwan Groźny. Dwa stulecia później Katarzyna II wymusza wybór Stanisława Augusta Poniatowskiego na króla. Następnie we współpracy z Prusami i Austrią doprowadza do całkowitego rozpadu I Rzeczpospolitej. W XIX wieku ideologią rosyjskiego caratu jest utworzenie Imperium Słowiańskiego podporządkowanego Moskwie. Polacy nazywani Judaszami Słowiańszczyzny poddawani są bezwzględnej rusyfikacji. U zarania XX wieku to internacjonalistyczny komunizm jest nową ideą, która ma połączyć całą Europę w jeden polityczny organizm. Po rewolucji lutowej, która doprowadziła do upadku caratu, już w październiku 1917 roku bolszewicy dokonują zbrojnego przewrotu, przejmując pełnię władzy. Lenin głosi wizję stworzenia nowego świata. Na drodze do Budapesztu, Berlina i Europy stoi odradzająca się Polska. Jak przed wiekami, trzeba ją zlikwidować. Sytuacja sprzyja bolszewikom. W Niemczech, po klęskach na froncie zachodnim w czasie I wojny światowej, zradykalizowani robotnicy i żołnierze tworzą rady żołnierskie i robotnicze, zbrojne oddziały Czerwonej Gwardii w wielu miastach. W styczniu 1919 roku w Berlinie oddziały związane z partią komunistyczną walczą z policją. W marcu wybucha powstanie, ale nie tylko Berlin wrze. Droga na południe Europy wiedzie przez Budapeszt, gdzie w listopadzie powstaje Węgierska Republika Ludowa z Karolem jako prezydentem i premierem jednocześnie. Rząd jest słaby i nie jest w stanie walczyć z postępującym bezrobociem, inflacją i klęską głodu. Korzystają z tego komuniści z Belą Kunem na czele. Do Budapesztu przybywa z Moskwy kilkuset agitatorów. Bolszewicy wspierają finansowo komunistyczną partię Węgier. Jak w Berlinie, powstaje paramilitarna Czerwona Gwardia. W lutym 1919 roku komuniści organizują ogromną manifestację. W obawie przed siłowym przejęciem władzy przez komunistów, Bela Kun zostaje aresztowany. Lenin i Trocki rozpoczynają zbieranie ziem byłego imperium, na których zamierzają wprowadzić nowy ustrój. Wojna polsko-bolszewicka jest nieunikniona.
wojna ta nie była zwykłą wojną. W razie przegranej nie chodziło o stratę tego czy innego skrawka ziemi, lecz o to, czy Polska będzie w ogóle istnieć. Dla Polski była to walka o niepodległość. Dla Europy problem, czy Azja przesunie swe granice nad Ren. Dla świata, czy ludzie będą żyli we względnym szczęściu, czy też będą wegetować pod terrorem Czeki. Już w marcu 1918 roku sowiecka Rosja zawiera pokój z Niemcami i Austrią, znany jako Traktat Brzeski. Ustanowienie pokoju daje Leninowi czas konieczny do ugruntowania władzy w Rosji przez bolszewików i budowy Czerwonej Armii. Planom Lenina sprzyja też obecność 1,5 miliona niemieckich żołnierzy na ogromnym obszarze od Zatoki Botnickiej aż po Morze Azowskie. Wycofanie armii, którą Niemcy chcą przerzucić na front zachodni, jest dla bolszewików doskonałą okazją do łatwego przejęcia tych ogromnych obszarów. W czasie, kiedy niemieccy żołnierze z Oberostu bratają się z bolszewikami, zjazd w Moskwie w tajnej rezolucji upoważnia Komitet Centralny do zerwania wszystkich traktatów zawartych z państwami burżuazyjnymi, jak również do wypowiedzenia im wojny. Do negocjacji w Brześciu nie dopuszczono Polaków, ale bierze w nich udział delegacja proklamowanej w styczniu 1918 roku Ukraińskiej Republiki Ludowej, z którą państwa centralne podpisują osobny traktat pokojowy. Do Kijowa wkraczają wojska niemieckie i austro-węgierskie. W zamian za 1 000 000 ton zboża mają pomagać militarnie państwu ukraińskiemu. Niemcy i Austro-Węgry odstępują Ukraińcom Chełmszczyznę i część Podlasia, a w tajnej klauzuli zobowiązują się do wyodrębnienia Galicji Wschodniej wraz z Lwowem i Przemyślem. Nie tylko Ukraińcy sięgają po te tereny. Bolszewicy, wbrew deklarowanej polityce samostanowienia narodów, rozpoczynają zbrojną interwencję w celu przyłączenia Galicji ze Lwowem do państwa sowieckiego. Polsce grozi ostateczna utrata tych ziem. Państwa Ententy, przeświadczone o szybkim upadku bolszewizmu, chcą zachować cały obszar dla Białej Rosji. Uznają Galicję Wschodnią za terytorium sporne, nienależące do Polski. Pretekstem jest sytuacja demograficzna. W miastach przeważają Polacy i Żydzi, na wsi Ukraińcy. Spisy ludności przeprowadzano w oparciu o kryterium wyznania i języka. Nie pytano o narodowość. Szczególna sytuacja jest we Lwowie, zamieszkanym w większości przez ludność polską. W październiku 1918 roku większość zdolnych do walki Polaków znajduje się w wojsku lub w obozach jenieckich. Wykorzystują to Ukraińcy, którzy 1 listopada opanowują gmachy publiczne miasta i proklamują powstanie państwa ukraińskiego. Akcję obronną rozpoczynają uczniowie ze szkoły imienia Henryka Sienkiewicza i studenci z domu akademickiego. Obrońcy to głównie młodzież, często niepełnoletnia. Stąd nazwa Orlęta Lwowskie. Odsiecz przybywa dopiero 20 listopada, jednak nie można liczyć na pomoc sprzymierzonych, skupionych na sytuacji w Rosji. W Moskwie i Piotrogrodzie rządzą bolszewicy. Od północy napiera Biała Armia Nikołaja Judanicza. Od południa Anton Denikin. Z Syberii bolszewików atakuje Aleksander Kołczak. W portach na Morzu Czarnym, Białym i we Władywostoku lądują korpusy ekspedycyjne ze Stanów Zjednoczonych, Kanady, Japonii, Włoch i Wielkiej Brytanii.
Celem interwencji jest wsparcie białych w wojnie z bolszewikami. Mimo trwającej wojny, amerykańska administracja pomocy pod kierownictwem Herberta Hoovera dostarcza żywność wygłodzonej Rosji. Mleko, tłuszcze i odzież przeznaczone są przede wszystkim dla głodujących w Rosji dzieci. Korzystają z nich również bolszewicy, którzy nie rezygnują z ekspansji. Uznają traktat brzeski za nieobowiązujący. Odwrót wojsk niemieckich z Oberostu przebiega w porozumieniu z bolszewikami, którzy przejmują zajmowane przez nich obszary. Rozpoczyna się marsz Armii Czerwonej w stronę Polski. Armia Czerwona podlega Trockiemu, twórcy koncepcji eksportu rewolucji na Zachód. Już w listopadzie 1918 roku tworzy on Armię Zachodnią z kwaterą główną w Smoleńsku, nakazując jej zajęcie Białorusi, Litwy, państw nadbałtyckich i Ukrainy, a następnie Polski. W skład Dywizji Zachodniej wchodzą pułki noszące, mimo polskich protestów, nazwy warszawski, lubelski, siedlecki i mazowiecki. A w taborach armii jadą władze komunistycznych republik, które mają zostać usadowione w Tallinie, Rydze, Mińsku Litewskim, Wilnie i Warszawie. Zapleczem politycznym dla bolszewików w Polsce jest powstała w grudniu 1918 roku Komunistyczna Partia Robotnicza Polski. Działacze KPRP postulują nacjonalizację przemysłu i ziemi uprawnej, zrzeczenie się Górnego Śląska i Pomorza Nadwiślańskiego na rzecz Niemiec, a terenów wschodnich na rzecz Rosji Sowieckiej. Celem jest utworzenie Polskiej Republiki Rad w granicach Kongresówki i Galicji Zachodniej, jako części Europejskiego Związku Republik Sowieckich. Podporządkowana Moskwie KPRP nie uznaje niepodległości Polski i bojkotuje wybory do Sejmu Rzeczpospolitej, oczekując na zwycięską rewolucję w całej Europie. Bolszewicy liczą na powtórzenie sytuacji z Budapesztu, gdzie dzięki agresywnej propagandzie zyskują poparcie większości wojska i robotników oraz tworzą własne oddziały paramilitarne. Fala strajków paraliżuje kraj. Na wzór bolszewicki tworzą się rady robotnicze. W marcu 1919 roku komuniści zostają zwolnieni z aresztu, usuwają prezydenta Karoliego i ogłaszają powstanie Węgierskiej Republiki Rad. Władzę obejmuje rewolucyjna Rada Rządząca, złożona z komisarzy ludowych. Béla Kun obejmuje w rządzie teki komisarza spraw zagranicznych i komisarza spraw wojskowych, stając się najważniejszą osobą w państwie na wzór Lenina. Stycznia 1919 roku sowiecka Armia Zachodnia atakuje Wilno z trzech kierunków. Wobec braku szans na pomoc, żołnierze samoobrony, samorzutnie tworzonych polskich oddziałów zbrojnych, opuszczają miasto.
Bolszewicy zajmują Wilno. Są to pierwsze walki, w których polskie formacje wojskowe ścierają się z Armią Czerwoną. Sowieci się nie zatrzymują. 12 stycznia 1919 roku Armia Zachodnia otrzymuje rozkaz natarcia w głąb terytorium Polski do rzek Niemna i Szczary, a następnie aż po Bug. Operacja Cel Wisła jest uważana przez polskich historyków za początek wojny polsko-bolszewickiej. W ślad za Armią Zachodnią posuwają się oddziały dowodzonej przez Feliksa Dzierżyńskiego Czeka Policji Politycznej. Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu zamieniają w swą siedzibę, a wszystkich członków polskiej samoobrony rozstrzeliwują w lesie za miastem. Kosztowności i dzieła sztuki wywożą do Moskwy. Kolejne opanowane przez bolszewików miejscowości przechodzą podobną gehennę. W obliczu sowieckiego najazdu Polacy szukają sojuszników na zachodzie, licząc na obradujących od 18 stycznia w Wersalu polityków ententy. Pośród 27 zwycięskich państw nie ma Rosji sowieckiej. Mocarstwa nie uznają rządu bolszewickiego. Do oficjalnego uczestnictwa w konferencji nie zostali również dopuszczeni przedstawiciele Białej Rosji. Polska jest reprezentowana przez Ignacego Paderewskiego i Romana Dmowskiego, który odgrywa decydującą rolę w trakcie negocjacji. Wykorzystując brak Rosjan oraz trudną sytuację Niemców, precyzyjnie formułuje polskie oczekiwania. Umiejętnie podkreśla niebezpieczeństwa grożące ze strony Niemiec i groźbę bolszewizmu. Przedstawia koncepcję granic odwołującą się do Polski przedrozbiorowej sprzed 1772 roku. Postuluje jednorodne etnicznie państwo, a jego inkorporacyjna koncepcja to plan maksimum. Z Wielkopolską, Pomorzem Gdańskim, Warmią, Opolszczyzną, Górnym Śląskiem, Litwą i Galicją Wschodnią, a także Białorusią, Wołyniem i Podolem. Pochodzący z Wilna Piłsudski, zdając sobie sprawę z zagrożenia, jakie niesie bolszewizm, uważa, że najważniejsze jest odzyskanie terenów na wschodzie. Bolszewików trzeba pobić i to niedługo, póki jeszcze są słabi. Jak powiedział, sprać ich tak, aby ruski miesiąc popamiętali. I że droga do tego idzie nie na Moskwę, lecz na Kijów. Piłsudski postuluje utworzenie bloku państw mocniej lub luźniej związanych z Polską. Federację z Litwą i Białorusią, konfederację z Ukrainą. Czas nagli. Bolszewicy, prąc na zachód, powołują Litewsko-Białoruską Socjalistyczną Republikę Rad ze stolicą w Wilnie. Trocki odwiedza Mińsk, żeby organizować dalszą ekspansję na Polskę. W tej sytuacji Piłsudski wydaje rozkaz do kontrofensywy. 17 kwietnia oddziały generała Lasockiego uderzają na Lidę. Zdobycie Lidy miało podstawowe znaczenie dla całej akcji na Wilno. Przyjechał naczelnik państwa. Ustawiłem kompanię. Piłsudski zwrócił się do żołnierzy. Powiedział, że żąda od nas na razie tylko jednego. Sprawności w marszu. Po opanowaniu miasta dochodzi do samosądów na Żydach, oskarżanych o udział w walkach po stronie bolszewików. Ginie 39 osób. Krytyczny raport angielsko-amerykańskiej komisji śledczej pod przewodnictwem Henry'ego Morgenthaua stwierdza, że polskie władze wojskowe i cywilne nie były inicjatorami tych potwornych zajść. Do Lidy docierają z Warszawy posiłki mające wspomóc atak na Wilno. Ujawniają się miejscowe organizacje społeczne. Koło Polek w Lidzie i Polska Organizacja Wojskowa wspierają polskie wojsko i chronią ludność cywilną, jak w czasie okupacji sowieckiej. Piłsudski jest gorąco witany przez rodaków.
16 kwietnia 1919 roku wojska polskie rozpoczynają ofensywę na Wilno. Kolejarze węzła wileńskiego przywożą piechotę z Lidy pociągami. 19 kwietnia ułani Byliny zajęli Wilno, a za kawalerią wkraczały do miasta bataliony 1 i 5 pułku piechoty Legionów. Tabor kolejowy zdobyty w Lidzie i w Wilnie został uruchomiony. Polska Organizacja Robotnicza Świętego Kazimierza otrzymała broń po bolszewikach i stanęła ochotniczo do walki obok żołnierzy. Józef Piłsudski wydaje odezwę do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, deklarując przeprowadzenie wolnych wyborów. Ja chciałbym, aby nasza polityka kresowa była uczciwą. Ludzie klękali, płakali, nie chcieli wierzyć, wznosili ręce do nieba, a nawet jeden z dozorców zaczął tańczyć, trzymając swą miotlę. Parada zwycięstwa zaczyna się od dziękczynienia w Ostrej Bramie. Podniecenie i entuzjazm udzielają się żołnierzom. Oto ci chłopcy spod Jasnej Częstochowy szli wyzwalać miasto tej, co w Ostrej świeci bramie. I miasto ich wita jak swoich, tak dawno upragnionych. Spotkało Wilno wielkiego Wilnianina Józefa Piłsudskiego. Starzec o pięknych, siwych wąsach zdjął szyld drewniany o obcych emblematach na czerwonym tle, rzucił go o bruk i gdy szyld rozsypywał się na kawałki, stary wołał z uniesieniem, a już komuny nie ma. Po fiasku rozmów z Litwinami w Kownie, Polacy starają się zjednać Białorusinów. Sąsiadująca z Litwą Łotwa proklamuje niepodległość 18 listopada 1918 roku. Polska wspiera ją dyplomatycznie i militarnie w walce z bolszewikami, którzy wkraczają od wschodu i ustanawiają w Rydze władzę Sowietów. Dla Polski staje się oczywiste, że bez współpracy z krajami dawnych Inflant ustabilizowanie sytuacji na północnym wschodzie będzie niemożliwe. W grudniu 1919 roku podpisany zostaje Polsko-Łotewski Układ o Pomocy Wojskowej i rozpoczyna się współdziałanie na polu walki pod Dźwińskiem. Nowemu rozdaniu sprzyjają polskie sukcesy w walce z Sowietami. Wojska frontu litewsko-białoruskiego, dowodzone przez generała Stanisława Szeptyckiego, zdobywają Mińsk, Bobrujsk i Borysów. Dla Łotyszy Dyneburg, polski Dźwińsk, to ostatnie duże miasto do zdobycia, a Polska potrzebuje sojusznika na północy. Usunięcie bolszewików daje też lepszą pozycję negocjacyjną w sporze z Litwinami. 3 stycznia 1920 roku rozpoczyna się polsko-łotewska operacja Zima. Zima była niezwykle surowa. Okazało się, że lód na Dźwini jest bardzo mocny, mógł wytrzymać, nawet działa. Chodziło o to, żeby jak najszybciej przejść przez rzekę. Jak tylko zaczęło się rozjaśniać, już byliśmy na drugim brzegu, wyszliśmy na tyły Dźwińska. Polacy zdobywają Dźwińsk oraz prowincję Ładgalia i przekazują je Łotwie. Wspólne świętowanie zakłócone zostaje informacją o podpisaniu łotewsko-bolszewickiego zawieszenia broni, bez oglądania się na Polskę. W Rosji wciąż trwa wojna domowa. Francja i Wielka Brytania wspierają białych, oczekując tego również od Polski. Piłsudski oczekuje akceptacji polskiej suwerenności, oficjalnie przez Rosjan białych, a nieoficjalnie przez czerwonych. Od lipca 1919 roku polscy dyplomaci negocjują z Denikinem.
Zarówno bolszewikom, jak i Denikinowi jedno jest do powiedzenia. Dławcie się, bijcie się, nic mnie to nie obchodzi, o ile interesy Polski nie są zahaczone. Misja generała Aleksandra Karnickiego kończy się fiaskiem. Denikin jest przeciwny rozszerzaniu Polski na wschód od Bugu i żąda wprowadzenia tam rosyjskiej administracji. Piłsudski uchyla się od wsparcia Denikina. Poufne negocjacje z Leninem rozpoczynają się latem 1919 roku. Próbując znaleźć kontakt z bolszewikami, Piłsudski kieruje do rozmów kapitana Ignacego Bernera i porucznika Mieczysława Birnbauma, który w młodości działał w ruchu rewolucyjnym razem z przewodniczącym delegacji bolszewickiej Julianem Marchlewskim. Spotykają się w miejscowości Mikaszewicze na Polesiu. Marchlewski w imieniu Lenina deklaruje, że Rosja bolszewicka nie będzie protestować przeciwko przeprowadzeniu plebiscytu na ziemiach białoruskich i litewskich. Piłsudski wstrzymuje działania wojenne na 1000-kilometrowym froncie od Dźwiny do Dniestru. Bolszewicy przerzucają swe siły do walki z armiami Białej Rosji. Zwyciężają Denikina pod Tułą, zajmują Kursk. W przeddzień Wigilii wysuwają pozorną ofertę pokojową, zrywając wcześniejsze negocjacje. Brak natychmiastowej odpowiedzi z Polski wywołuje nową falę propagandy skierowanej do polskich robotników. Żadna ze stron nie wierzy w możliwość porozumienia. Marchlewski już niedługo będzie chciał przejąć władzę w Rzeczpospolitej. Birnbaum, 20 lat później, zostanie zamordowany w Katyniu. Denikin prosi Polskę o pomoc, dopiero kiedy jego armia jest w rozsypce. W listopadzie i grudniu Armia Czerwona wypiera białych z Kijowa i Charkowa. W styczniu z Odessy. Biały garnizon Odessy ewakuuje się na brytyjskich okrętach, na Krym. Dla Polski i sowieckiej Rosji jest kluczowe, kto rządzi na Ukrainie. Władze carskie negowały odrębność narodową Ukraińców, nazywając ich Małorosjanami. Później Ukraińcy walczyli zarówno z armią Denikina, jak i z bolszewikami. Aż do lata 1919 roku trwał też krwawy konflikt ukraińsko-polski o Galicję i zachodni Wołyń. Jednak zajęcie przez Armię Czerwoną Kijowa powoduje, że Ukraińcy są bez wyjścia. Symon Petlura, przewodniczący dyrektoriatu Ukraińskiej Republiki Ludowej, prosi Polskę o pomoc, zrzekając się spornych ziem. Trzeba było przygotować porozumienie polityczne z Ukrainą, z rządem Petlury, konwencję wojskową, którą miałem zaszczyt podpisać razem z ówczesnym kapitanem Sladkiem. I wprowadzając Petlurę jako szefa rządu do Kijowa, zostawić sprawę ukraińską Ukraińcom. Celem politycznym Piłsudskiego jest pozyskanie sojusznika. Celem Petlury – budowa niepodległego państwa ukraińskiego. Józef Piłsudski decyduje o wyprzedzającym bolszewicki atak uderzeniu na Kijów. Polska ofensywa na Ukrainie zaczyna się 25 kwietnia 1920 roku. 60-tysięcznej armii polskiej towarzyszy około 4000 żołnierzy ukraińskich. Mimo trwającego od listopada 1918 roku marszu bolszewików na zachód i toczących się od półtora roku krwawych walk, Sowieci oskarżają Polskę o agresję. Piłsudskiemu zależy, by operacja kijowska nie była postrzegana na zachodzie jako polska inicjatywa. Nie godzi się z traktowaniem Kijowa jako terytorium sowieckiej Rosji. Wojska polskie i ukraińskie błyskawicznie zajmują Żytomierz i Berdyczów, pokonując 90 kilometrów w dwie doby. Na chodnikach tłumno. Dziewczęta z naręczami bzów i jaśminów powiewają chusteczkami. Okrzyki radosne. W mig każdy ma w lufie karabinu gałązkę, a w ręce cały bukiet.
niejedno zaproszenie. Karteczka z nazwiskiem i adresem. Raj na ziemi. W trakcie ofensywy realizowany jest zapis polsko-ukraińskiej konwencji, który mówi, że z chwilą zajęcia nowych terenów prawobrzeżnej Ukrainy rząd ukraiński zorganizuje na takowych swój zarząd i administrację cywilną i wojskową. Po niespełna trzech dniach maszerujemy na Kijów. Nie sądzimy, aby nam poszło tak łatwo jak dotychczas. W marszu towarzyszy nam pułkowa orkiestra. Gdy przegrywa, idzie się lżej. 8 dzień maja przynosi wielką niespodziankę. Wkraczamy do miasta bez walki. Dwa dni później odbywa się wspólna polsko-ukraińska defilada, którą przyjmują dowódca polskiej 3. Armii, generał Edward Rydz-Śmigły i dowódca ukraińskiej 6. Dywizji Strzeleckiej, pułkownik Marko Bezruczko. Wojska bolszewickie nie zostały kompletnie rozbite, ale armie te już później nie odegrały żadnej roli w działaniach naszych w sierpniu. Ludność ziem naddnieprzańskich przyjmuje Polaków powściągliwie. Żegnając się z Kijowem, Piłsudski jeszcze raz deklaruje, że polscy żołnierze opuszczą Ukrainę, gdy rząd narodowy Rzeczpospolitej Ukraińskiej powoła do życia władze państwowe. W Warszawie jest witany entuzjastycznie. W kościele świętego Aleksandra odśpiewane zostaje Te Deum Laudamus. Radość trwa jednak krótko. Wywiad donosi o intensyfikacji bolszewickich przygotowań do ofensywy na całym froncie wschodnim. Po pokonaniu białych Lenin i Trocki wracają do idei eksportu rewolucji na zachód. Choć formalnie rosyjską partią komunistyczną bolszewików rządzi komitet centralny, realną władzę ma sekretarz generalny. Drugą osobą w państwie jest komisarz wojny i marynarki Lew Trocki. Rośnie rola polityczna Józefa Stalina. Dowódcą wojsk przeznaczonych do agresji na Polskę zostaje Michaił Tuchaczewski. Z podnóża Kaukazu na Polskę kieruje się pierwsza konna armia Siemiona Budionnego. Rozważania strategiczne Piłsudskiego opierały się na froncie polsko-sowieckim od północy do południa, przedzielonym blotami poleskimi, które dzielą front bardzo wyraźnie na część północną i południową. Blisko 100 tysięcy polskich żołnierzy utrzymuje ogromny obszar zajęty w wyniku ofensywy na Kijów. Biuro Wejga rozpoczął swoją rolę wojskowego doradcy. Od nawoływań do utworzenia linii ciągłej i do uporczywej obrony przed Bugiem lub na Bug. Ale tworzenie linii ciągłej było niemożliwością ze względu na siły nasze zbyt słabe w stosunku do wielkiej rozciągłości frontu walki. Rozstrzygnięcie zwycięskie był w stanie przynieść tylko śmiały manewr ruchowy w wielkim stylu. Plan Piłsudskiego polegał na tym, że należy najpierw rozbić te słabe stosunkowo południowe skrzydło bolszewików, przesunąć wojska polskie na północ, uderzyć na północy i wówczas, jak mówił Piłsudski, byłby czas na rozpoczęcie rokowań pokojowych. Początkowo plan jest skuteczny. Piłsudski przerzuca wojska z Ukrainy na północ i odpiera pierwszą majową ofensywę Tuchaczewskiego na Białorusi. Zauważyliśmy marsz wielkiej masy kawalerii Budiennego z Kaukazu, ale nic nie wskazywało, ażeby w krótkim czasie mogło się te wojska znaleźć na południowym odcinku frontu polsko-bolszewickiego. Licząca około 30 tysięcy żołnierzy Armia Konna jest uzbrojona w artylerię, samochody i pociągi pancerne. Karabiny maszynowe prowadzą ogień z taczanek, czyli dorożek i bryczek skonfiskowanych ziemianom. Rusza kampania propagandowa i militarna. Budionny przełamuje polską obronę i wchodzi na tyły Wojska Polskiego. Zajmuje Berdyczów i Żytomierz. Armia Budionnego zdaje się prowadzić własną wojnę, nie wykonując rozkazów dowództwa frontu. 4 lipca zaczęła się główna ofensywa bolszewicka.
wojska polskie stały rozrzucone na szerokim froncie małymi grupami i pod uderzeniem bardzo silnym rozpoczął się głęboki odwrót. W drugiej połowie lipca Tuchaczewski melduje. Polacy zostali rozbici. Wojnę zakończymy za 2 tygodnie. Armia Budionnego jest niesłychanie brutalna. W Żytomierzu morduje jeńców. W Berdyczowie pali szpital z 600 rannymi i siostrami Czerwonego Krzyża. Trafiamy na parterowy, niepozorny budynek. To czeka krwawa nadzwyczajna komisja do zwalczania kontrrewolucji. Mijając z głębokiej piwnicy szereg ponurych komórek cel, dochodzimy do obszernego pomieszczenia. Ściany posiekane kulami. Nogi zaczynają się ślizgać po suchnącym, mazistym błotku. To krew pomordowanych. Wojsko polskie ponosi straty, ale ku zaskoczeniu bolszewików wciąż zachowuje wysoką zdolność bojową. Walczą Polacy z całego świata. Kiedy we Francji powstawała Błękitna Armia, misji agitacyjnej w Ameryce podjęło się Polskie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół. W obozie szkoleniowym znanym jako Camp Kościuszko w Kanadzie wyszkoliło się ponad 22 tysiące ochotników, którzy pod dowództwem generała Hallera walczyli z Ukraińcami w Galicji Wschodniej i na Wołyniu. Brali udział w zaślubinach Rzeczpospolitej z Bałtykiem. Odznaczają się w walkach z konną armią Budionnego. Od Dniepru po Lwów kozaków stara się powstrzymywać złożona z lotników amerykańskich eskadra kościuszkowska. Założona przez majora Cedrica Fontelroya oraz Mariana Coopera, którego prapradziadek walczył u boku Kazimierza Pułaskiego. Po zakończeniu wojny Cooper wraca do Ameryki i zostaje producentem filmowym. Produkuje King Konga. Otrzymuje Oscara. W czasie ataku na Polskę bolszewicy przystępują do ofensywy politycznej. W Piotrogrodzie i Moskwie odbywa się drugi kongres Kominternu. Delegaci wspomagają atak politycznie. Zadanie proletariatu wszystkich krajów polega na tym, aby przeszkadzać rządom Anglii, Francji, Ameryki i Włoch w okazywaniu przez nie pomocy Białej Polsce. Organizować należy strajki i stosować nawet gwałt. Towarzyszący Leninowi polski komunista Karol Radek agituje. Robotnicy na całym świecie winni być patriotami Rosji, ponieważ Rosja jest jedynym krajem, w którym klasa robotnicza przejęła władzę. Z inspiracji i za pieniądze Moskwy w całej Europie wzbiera fala strajków i dywersji. W Austrii płonie fabryka amunicji realizująca zamówienia z Polski. Na Wyspach Brytyjskich komunistyczna partia Wielkiej Brytanii pod hasłem Ręce precz od kraju rad organizuje demonstracje i strajki przeciwko Polsce. Brytyjski premier Lloyd George od początku 1920 roku szuka porozumienia z bolszewikami, a w ramach proponowanego pokoju forsuje niekorzystną dla Polski linię Kerzona na Bugu. Związki zawodowe domagają się embarga na dostawy amunicji do Polski. Spełniają się oczekiwania drugiej międzynarodówki. Nie wyrabiajcie dla Polski ani jednego naboju, ani jednego karabinu, ani jednej armaty. W konsekwencji londyńscy dokerzy odmawiają przeładunku towarów i uzbrojenia. Do protestów dołączają niemieccy dokerzy i kolejarze w Gdańsku. Gdy Senat Gdański nie wyraża zgody na wpłynięcie holenderskiego transportowca Tryton, blokadę udaje się przełamać dzięki barkom, na które Kaszubi przenoszą broń i amunicję ze statku nie zawijającego do portu. Następnie barki płyną Wisłą do Tczewa i tam polscy robotnicy przeładowują je do pociągów. Tymczasem na południu napięte relacje z Czechami po zbrojnym zajęciu przez nich Zaolzia
jeszcze się zaostrzają na skutek blokady tranzytu materiałów wojennych do Polski. Czesi odmawiają również, kiedy Węgrzy po zdławieniu rewolucji bolszewickiej u siebie, jako jedyny sojusznik Polski, oferują cały swój zapas amunicji i proszą o zgodę na przejście węgierskiego korpusu. Węgierska broń i amunicja dostarczana jest okrężną drogą przez Rumunię. Pierwszy prezydent Czech, Masaryk, przestrzega Entente, żeby nie organizowała żadnej pomocy militarnej dla Polski. Uważa za rzecz bezwzględnie pewną zdobycie Warszawy przez armię bolszewicką. Józef Piłsudski komentuje to wprost. Zrodziło się we mnie przekonanie, że my Polacy nie możemy zaliczać Czechów do grupy naszych przyjaciół. Na konferencji w belgijskim Spa, która dla Polski jest ostatnią szansą na uzyskanie pomocy Entanty, czechosłowacki minister spraw zagranicznych Edward Beneš forsuje podział Śląska Cieszyńskiego bez przeprowadzania plebiscytu. Brytyjski premier David Lloyd George, licząc na korzyści ze współpracy z Rosją Sowiecką, wymusza zgodę na przyjęcie linii Kerzona jako linii polsko-sowieckiego zawieszenia broni, oddanie Wilna Litwie i złożenie w ręce alianckie przyszłości Galicji Wschodniej i Gdańska. W zamian Anglicy składają nigdy niezrealizowane obietnice dostaw sprzętu i broni. Premier Władysław Grabski, licząc na pomoc w negocjacjach z bolszewikami, godzi się na tę propozycję, co kończy się jego dymisją. Lenin, który nie jest zainteresowany pokojem z Polską, odrzuca alianckie pośrednictwo w negocjacjach. Rząd sowiecki nie może zgodzić się na to, by grupa mocarstw mianowała się sądem najwyższym nad wszystkimi państwami świata. Bolszewicy szykują się do ostatecznego ataku. Na początku lipca Grupę Poleską atakują trzy dywizje Grupy Mozyrskiej. Zmuszają Sikorskiego do wycofania się i zatopienia resztek flotylli poleskiej. Front zachodni dociera do linii Bugu. Intencje bolszewików poznaje zatrzymany przez nich generał Jędrzejewicz. Pamiętam, jak mnie wprowadzili kozacy do salonu, w którym siedział Gajhan ze swoim sztabem. Gajhan mówi, wy wszyscy w Polsce nic nie rozumiecie, co się dzieje. Przecież to idzie koniec tej waszej Polski. Jesteśmy w Wilnie, za dwa dni będę w Grodnie. Przez Warszawę idziemy na Berlin. Tuchaczewski wydaje rozkaz zajęcia Warszawy do 12 sierpnia. Mieszkańcy stolicy wciąż jednak mają nadzieję, że uda się zatrzymać bolszewików. Na warszawskim przedmościu przygotowuje się cztery linie obrony. Miasto opuszcza część przedsiębiorców oraz personel placówek dyplomatycznych. Pozostaje nuncjusz apostolski Achilles Ratti, późniejszy papież Pius XI. Sojusznicy z Ententy przysyłają misję wojskową z zamiarem odsunięcia Piłsudskiego od dowodzenia polskim wojskiem. Piłsudski wita ostro Weiganda. Ile dywizji pan przywiózł? Na czele rządu obrony narodowej staje przywódca polskich chłopów Wincenty Witos. Wicepremierem zostaje socjalista Ignacy Daszyński. Żeby zmniejszyć oddziaływanie sowieckiej propagandy, Sejm Ustawodawczy przyjmuje ustawę o reformie rolnej. Na Kremlu powstaje ostateczny plan ataku. Pod wpływem triumfalnych meldunków o rozbiciu Wojska Polskiego, Lenin zmienia plan wojny. Zamiast koncentrycznego ataku z Białorusi i Ukrainy na Warszawę, dzieli siły. W stronę Lwowa kieruje front południowo-zachodni z pierwszą armią konną Budionnego. Prawe skrzydło wojsk Tuchaczewskiego z korpusem kawalerii Gajhana otrzymuje zadanie odcięcia Polski od Gdańska.
Centrum Sił Tuchaczewskiego skierowane zostaje na Modlin i Warszawę. Pod koniec lipca dociera do Białegostoku tymczasowy Komitet Rewolucyjny Polski jako rząd przyszłej Polskiej Socjalistycznej Republiki Sowietów. Na okupowanym przez Armię Czerwoną terenie rozpoczyna się okres antypolskiej propagandy i krwawego terroru. Decydują się losy państwa i narodu. Na inspektora Armii Ochotniczej zostaje powołany generał Józef Haller, który wcześniej we Francji pociągnął za sobą rodaków z całego świata. Możecie się zapytać, skąd wzięła się ta ilość 100 tysięcy Polaków we Francji, skąd się wzięli? 25 tysięcy ochotników ze Stanów Zjednoczonych, kilka tysięcy z Brazylii i z innych części świata. Polacy, którzy znajdowali się w Wielkiej Brytanii, we Francji, we Włoszech. Tym sposobem wszystkie dzielnice polskie i wszystkie wychodztwo na całego świata zebrało się, żeby utworzyć tę liczbę 100-tysięcznej armii. Latem 1920 roku na wezwanie generała Hallera do wojska wstępuje ponad 105 tysięcy ochotników. Wojsko Polskie liczy już ponad 950 tysięcy żołnierzy, z których połowa walczy na pierwszej linii frontu. Plakaty propagandowe wzywają do walki z wrogiem. Władysław Broniewski zapisuje. Mobilizują się przeróżne bractwa szewskie, mobilizują się banderie, kancelarie idą na front. Jednym słowem, pospolite ruszenie. Wśród najstarszych ochotników są weterani Powstania Styczniowego. Wśród najmłodszych blisko 30 tysięcy harcerzy i harcerek. Wzrasta rola Ochotniczej Legii Kobiet. Gdy bolszewicy zbliżali się do Warszawy, do pracy zaczęły się zgłaszać coraz liczniejsze kandydatki. Postanowiłam wraz z dwiema instruktorkami wyruszyć na front. Miałyśmy naładowaną zapasami żywnościowymi ciężarówkę. Jechaliśmy w kierunku Radzymina. Już pod wieczór w dużej izbie zorganizowaliśmy herbaciarnię. Zgłosili się do pomocy miejscowe kobiety, niektóre nawet przyniosły dzbanki z mlekiem. Wśród żołnierzy pijących herbatę dojrzałam mego profesora z polinistyki Uniwersytetu Warszawskiego Stanisława Schobera. Ależ ta wasza herbata wyśmienita, wołał śmiejąc się serdecznie. Kobiety zaczynają od funkcji pomocniczych, ale wraz ze wzrostem potrzeb walczą jak mężczyźni. Początki organizacji sięgają listopada 1918 roku, kiedy dr Aleksandra Zagórska tworzy we Lwowie Ochotniczy Oddział Kobiecej Straży Obywatelskiej. Legunki są kontrolowane pod kątem moralnego prowadzenia się. Funkcjonuje zakaz rozmawiania legionistek z mężczyznami w armii. W najgorętszym okresie w Wojsku Polskim walczy około 2,5 tysiąca kobiet. Do obrony kraju włącza się Kościół katolicki. Kardynał Kakowski nakazuje księżom trwać na stanowiskach. Kieruje do armii wielu kapelanów. Dołączają inne wyznania. Konsystorz ewangelicko-augsburski apeluje o udział w obronie kraju przed bolszewikami. Warszawska Gmina Żydowska pisze w swym wystąpieniu.
Precz z urazami. Kiedy nad krajem zawisa groza, idziemy bronić ziemi, której nikt z nas kochać nie przestanie. Wojska obu sowieckich frontów nie współpracują ze sobą. Przeciwko decyzji Lenina o rozdzieleniu frontów protestuje Trocki, domagając się przekierowania armii konnej spod Lwowa na Warszawę. Krzyżujące się w eterze szyfrowane rozkazy śledzi polski radiowywiad. Sierpnia nastąpiła decyzja ostateczna wodza naczelnego. Rozwadowski chciał zrobić tę koncentrację bliżej Warszawy. Piłsudski ją odsunął dalej. Józef Piłsudski i szef sztabu generał Tadeusz Rozwadowski pracują nad planem kontrofensywy. Odrębną koncepcję ma szef misji wojskowej Entente generał Weygand. Generał Kazimierz Sosnkowski wyjaśnia. Był marszałek Piłsudski. Plan ten polegał na głębokim uderzeniu pięcioma dywizjami z nadrzeki Wieprza na tyły czterech armii sowieckich. Przejście z odwrotu do kontrofensywy wymagało niezwykle śmiałego przegrupowania wojsk, tym trudniejszego, że wszystkie rozporządzalne odwody chłonął cofający się front. Tuchaczewski wydaje rozkaz opanowania Warszawy. Czerwonoarmistów mają zachęcić do walki nagrody pieniężne oraz przyzwolenie na rabunek polskiej stolicy. Generał Lucjan Żeligowski w rozkazie do żołnierzy mówił: stąd nie ma odwrotu. Tutaj zwyciężymy albo umrzemy. Choć najcięższe walki odbywają się na Przedmościu Warszawskim, na stolicę nie spada żaden pocisk. Bitwa toczy się na kilkusetkilometrowym obszarze od Nieszawy i Bobrownik na północy po Hrubieszów i Sokal na południu. 13 sierpnia bolszewicy zdobywają Radzymin. Ostateczne natarcie dywizji łódzkiej i litewsko-białoruskiej odrzuca bolszewików. Bitwa warszawska ograniczana jest często do tych dramatycznych walk pod Radzyminem oraz pobliskim Ossowem. Symbolicznego wymiaru nabiera legenda boju pod Ossowem z udziałem kapelana Armii Ochotniczej, ukazana w przedwojennym filmie. Ksiądz Skorupka dopiero za trzecim razem otrzymuje zgodę na wstąpienie do wojska. Ginie 14 sierpnia od postrzału w głowę w czasie udzielania żołnierzowi ostatniego namaszczenia. Generał Haller dekoruje jego trumnę własnym krzyżem Virtuti Militari. Jego śmierć przechodzi do legendy i staje się symbolem zmienności losów bitewnych na przedpolu Warszawy. Kiedy do sztabu generalnego dociera informacja, że główne siły bolszewickie okrążają Warszawę od północy, plan bitwy zostaje uszczegółowiony przez generała Rozwadowskiego rozkazem operacyjnym numer 10 tysięcy. Rozkaz wzmacnia armię generała Sikorskiego, powierzając mu nie tylko obronę, ale też wyprowadzenie natarcia z nadrzeki w Kry. 13 sierpnia Piłsudski dociera na stanowisko dowodzenia w Puławach pod Dęblinem. Swą obecnością stara się ugruntować wiarę w powodzenie operacji i zachęcić żołnierzy do najwyższego wysiłku. Przed wyjazdem z Warszawy spotyka się z premierem Witosem i na wypadek klęski, dla ułatwienia rokowań z bolszewikami, wręcza mu pismo z prośbą o dymisję. 16 sierpnia znad Wieprza, od Dęblina po Włodawę nad Bugiem, rusza do kontrofensywy grupa uderzeniowa frontu środkowego. Celem polskiego ataku jest głęboki manewr na skrzydło i tyły nieprzyjaciela, okrążenie go i przyparcie do granicy pruskiej, tak by odciąć możliwość wycofania na wschód. Rozkaz wymarszu na koncentrację do decydującej bitwy z bolszewikami wywołał w szeregach pułku podniecenie. Dość tego cowania, znów idziemy naprzód. Szwadrony ruszają do walki, ze śpiewem na ustach. Jak to na wojence ładnie. Piosenkę zaintonował podporucznik Małynicz.
W pół godziny po tym kula sowiecka trafiła go w czoło, kładąc trupem na miejscu. Już w drugim dniu natarcia grupa uderzeniowa dociera do szosy Warszawa-Brześć. Bezpośrednio w bitwie uczestniczy około ćwierci miliona polskich żołnierzy. Nasz radiopodsłuch dawał dobry wgląd w siły, ruchy i zamierzenia nieprzyjacielskie. Józef Piłsudski powiedział: była to pierwsza wojna, którą Polska prowadziła od wielu stuleci, w czasie której mieliśmy więcej informacji o nieprzyjacielu niż on o nas. Polski radiowywiad już od roku łamie wszystkie kody i szyfry Armii Czerwonej. Zespół porucznika Jana Kowalewskiego czyta na bieżąco sowieckie szyfrogramy, rozkazy Lenina i Trockiego, Tuchaczewskiego i Stalina. Istotną rolę ponownie odgrywa lotnictwo. Punktualnie o 5:00 budził wszystkich samolot. O tej porze otrzymywano sytuację wojsk własnych i nieprzyjacielskich, podpatrzone o świcie. Natychmiast na ich podstawie trzeci oddział operacyjny brał się do pisania meldunków. Radiostacja warszawska zagłusza Mińską, nadając bez przerwy tekst Pisma Świętego. Rozkaz Tuchaczewskiego do odwrotu nie dociera do 4. Armii, która kontynuuje marsz na Toruń i Grudziądz. Bolszewikom nie udaje się powtórzenie planu rosyjskiego generała Paskiewicza z powstania listopadowego, który zakładał obejście Warszawy od północy i atak od zachodu. W początkowej fazie wojny konnica Gajchana idzie z impetem naprzód, paląc i niszcząc wszelki opór. 18 sierpnia naciera na Płock. Gajchan nie spodziewa się, że mieszkańcy miasta będą się bronić. Mieszkanka Płocka, Maria Macieszyna, pisze do męża. Uformowała się straż bezpieczeństwa z samych chłopaczków. My, kobiety, chwyciłyśmy szpadle. Od wczesnego ranka do późnego wieczora panie, panienki, rzemieślnicy, służące, kobiety, dzieci, wszystko kopie z zapałem. Amunicje pomiędzy barykadami roznoszą dzieci i harcerze. Po 21 godzinach walki nadciąga odsiecz. Płock jest wolny. W walkach ginie około 300 osób, w tym 100 cywilów. W niedalekim Włocławku obrońcy, chcąc zatrzymać oddziały Gajchana, podpalają most i organizują obronę na lewym brzegu Wisły. Atak na Płock i Włocławek to dobry przykład sytuacji sowieckiej armii. Głodna, źle wyposażona, żyje z grabieży. Niewola często ratuje sowieckich jeńców od śmierci głodowej. Oddziały kozackie walczące z nami zniszczyliśmy całkowicie, zdobywając niezliczone ilości taborów załadowanych rabunkiem. Większości sił Gajchana udało się jednak wydostać z naszego okrążenia. Jazda Gajchana ratowała się od całkowitej klęski, przechodząc granicę Rus Wschodnich. Niemcy, mając nadzieję, że wspierając Armię Czerwoną odzyskają Wielkopolskę i Pomorze, przyjaźnie przyjmują 45 tysięcy sowieckich żołnierzy. W czasie, kiedy wojska polskie prowadzą kontrofensywę z Nadwieprza, Budionny i Stalin starają się zdobyć Lwów. Ludność Lwowa jest zorganizowana w bataliony i pułki małopolskich oddziałów Armii Ochotniczej. Do wojska całymi klasami zgłaszają się gimnazjaliści, skauci, młodzież szkół rzemieślniczych, robotnicy i chłopi z okolicznych wsi. To mieszkańcy bronią swego miasta. Do legendy przechodzi bój pod Zadwórzem, w którym batalion lwowskich ochotników stawia czoło armii Budionnego. Ginie 318 z 330 walczących. Mała stacja, jako polskie Termopile, staje się kolejnym symbolem bohaterskiej walki młodzieży lwowskiej. Zawrócony kategorycznymi rozkazami Budionny rusza na Warszawę. Dochodzi do bitwy pod Zamościem i Komarowem.
Widok, który przedstawiał się moim oczom, fascynował i przerażał jednocześnie. Ciemne fale kozackich law, jak daleko można było sięgnąć okiem. Taczanki sypały niecelnym ogniem, a pułki kozackie posuwały się na nas z wyciem i gwizdem. Wtedy zakomentowałem: marsz, marsz, hura, ułani poszli jak lawina. Przewróciliśmy cały ten szyk bolszewicki. Widać było pełny odwrót armii konnej. Zwycięskie bitwy Warszawska i pod Komarowem nie kończą jednak wojny i nie przesądzają o jej wyniku. Tuchaczewski przygotowuje się do ponownego marszu na Warszawę na linii Niemna. Piłsudski decyduje o kontrofensywie na całej długości frontu. 100 polegnie, ale 3 przejdzie. Rosjanie zawsze nie dbają o ludzi. Mają ich dosyć. Dla nich ważniejszy jest cel niż człowiek. Powstają charakterystyczne sceny. Tu zbierają się zwarte grupy żołnierzy sowieckich, próbujących stawiać opór. Obok kilku naszych jeźdźców rąbie szablami rozbiegających się we wszystkie strony bolszewików. Komisarz próbuje strzelać z karabinu maszynowego. Tuż przed nim parę zabitych koni, do ułanów leżących pod nimi dobiegają bolszewicy z bagnetami. Żołnierz niósł na sobie całe oporządzenie i amunicję. Na dowozy nie można było liczyć. Przeważnie marsze musiały się odbywać na bocznych drogach i to w spiekocie lata. Powodzenie uzyskano nogami, nieraz bosymi piechura. Choć bitwa nad Niemnem może mieć rozstrzygające znaczenie, dalsze polskie działania ofensywne spotykają się z dezaprobatą ze strony państw zachodnich, przeciwnych tak dalekiemu zasięgowi państwa polskiego. Polacy uderzają pierwsi na Litwinów okupujących Suwalszczyznę i współdziałających z bolszewikami. Forsują Niemen i obchodzą od północy wojska Tuchaczewskiego. Tuchaczewski wydaje rozkaz do odwrotu. Bitwa nad Niemnem kończy bolszewickie plany zawładnięcia Polską. Po raz pierwszy od prawie 2 lat milkną strzały na froncie polsko-bolszewickim. Czas na papierosa i list do domu. Hej, zabujały siwe łabędzie po wodzie. I zapłakali młode rekruty w pochodzie. Wy, braciskowie, wy, towarzysowie, wy moje, piszcie listecki do mojej matecki w pokoje. Bolszewicy tracą w Bitwie Warszawskiej 25 tysięcy żołnierzy, a ponad 60 tysięcy trafia do polskiej niewoli. Wskutek epidemii tyfusu, czerwonki i cholery umiera około 18 tysięcy. Spośród 45 tysięcy jeńców polskich wraca tylko połowa. Liczba zamordowanych w Rosji nie jest znana. Rokowania polsko-sowieckie rozpoczynają się już w sierpniu 1920 roku w Mińsku. Delegacji polskiej przewodniczy wiceminister spraw zagranicznych Jan Dąbski, a delegacji sowieckiej Karl Daniszewski. Początkowo obie strony ograniczają się do złożenia wstępnych oświadczeń. Strona polska stosuje taktykę wyczekiwania. Przewodniczący Jan Dąbski zauważa:
Zły traktat pokojowy zawsze jest czas podpisać. Dla Sowietów, którzy wciąż są pewni zwycięstwa nad burżuazyjną Polską, negocjacje stanowią propagandową zasłonę dla rzeczywistych celów politycznych i terytorialnych. Żądają ograniczenia liczebności polskiej armii do 50 tysięcy, granicy na linii Kerzona oraz powołania milicji robotniczych. Prawdziwym celem jest przejęcie władzy w Polsce przez Tymczasowy Komitet Rewolucyjny i w efekcie przekształcenie Polski w Republikę Rad zarządzaną przez bolszewików. Na szczęście sytuacja na froncie zmienia się błyskawicznie i obie strony mają świadomość, że prędzej czy później muszą się rozpocząć prawdziwe negocjacje. Koncepcja stworzenia federacji inspirowanej ideą Rzeczypospolitej obojga narodów oddala się. W nagrodę za wsparcie bolszewików w walce z Polską wojska litewskie 26 sierpnia wchodzą do Wilna. Ze względu na międzynarodowe zobowiązania Polacy nie mogą odzyskać miasta w ramach kontrofensywy antybolszewickiej. W tej sytuacji Piłsudski planuje upozorowanie buntu oddziałów, które miałyby zająć Wilno wbrew rozkazom i bez wiedzy dowództwa polskiego. Przeprowadzenie akcji powierza generałowi Lucjanowi Żeligowskiemu. Wkraczające do miasta rankiem 7 października oddziały są entuzjastycznie witane przez polską ludność. Patronko wielka grodu Jedynina, Wilna całego nadziejo jedyna, w swej ostrej bramie obrono potężna, królowo polska i litewska księżna, wyjedna wreszcie pokój swemu umęczonemu miastu. Wierzymy. Cała ulica szaleje, krzyczy, śmieje się i szlocha, jak i staruszek koło mnie płacząc woła. Polszcza kochana wróciwszy. Spełnia się marzenie Piłsudskiego o odzyskaniu Wilna. Wybory do Sejmu Litwy Środkowej odbywają się dopiero 8 stycznia 1922 roku. Frekwencja wynosi ponad 64%. Zwyciężają ugrupowania narodowe opowiadające się za inkorporacją regionu do Rzeczypospolitej. Nie pomogła propaganda bolszewicka prowadzona na całym świecie. Zwycięstwa Polaków pod Warszawą, Lwowem i nad Niemnem zadają cios ekspansji Rosji sowieckiej na Europę. Jeszcze niedawno przewodniczący Komitetu Wykonawczego Kominternu, Georgij Zinowiew, mówił w imieniu Lenina. Można z całym zaufaniem powiedzieć, już za rok zapomnimy, że Europa musiała walczyć o komunizm, ponieważ za rok cała Europa będzie komunistyczna. Mordercza aktywność oskarżonego później o klęskę z Polską Tuchaczewskiego pokazuje możliwy bieg wydarzeń w sowieckiej Polsce i Europie. Jeszcze wszyscy pamiętają, że to wystrzał z krążownika Aurora z bazy w Kronsztadzie dał sygnał do szturmu marynarzy i robotników na Pałac Zimowy, który był początkiem bolszewickiej rewolucji październikowej. 4 lata później ci sami wygłodniali marynarze i robotnicy występują przeciw bolszewikom, żądając chleba i wolności. Lenin wysyła Tuchaczewskiego do stłumienia buntu. Tylko nieliczni zdołają uciec po lodzie do Finlandii. Ci, którzy nie zginęli w walce, zostają rozstrzelani lub zesłani do łagrów. Po rozprawieniu się z bolszewickimi bohaterami, Tuchaczewski zostaje wysłany przez Lenina w kolejną, jak sam pisze, parszywą delegację. Przed rewolucją gubernia Tambowska była spichlerzem Rosji. Rabunkowa gospodarka, kontrybucje żywności i korupcja wywołują głód. Zdesperowani chłopi organizują zbrojne powstanie pod przewodnictwem Aleksandra Antonowa. Tuchaczewski tłumi je wszystkimi możliwymi metodami. Rozstrzeliwuje, pali wsie i miasta, używa lotnictwa i artylerii. Na polecenie Lenina z Niemiec sprowadza gaz bojowy E-36, którym morduje całe wioski. Z głodu umiera 170 tysięcy chłopów,
zamordowanych zostaje 70 tysięcy. Rokowania polsko-sowieckie rozpoczęte w sierpniu w Mińsku zostają przeniesione do Rygi, do Pałacu Czarnogłowców. Ostateczne decyzje zapadają w cztery oczy między Stanisławem Grabskim a Adolfem Joffe, carskim dyplomatą i szefem delegacji rosyjskiej. Już na początku rozmów polska delegacja uznaje sowieckie państwo ukraińskie. Miałem poczucie upokorzenia, gorzki posmak przegranej sprawy, żal za Ukrainą i żal mi było naszych ukraińskich towarzyszy broni. Jednym z wielu punktów spornych jest los polskiego dziedzictwa kulturalnego. Delegaci sowieccy z tępym uporem powtarzali, że żadnych zabytków kulturalnych Polsce nie zwrócą. Zagrabione w Polsce i wywiezione na przestrzeni 130 lat księgozbiory, a razy zbiory archeologiczne i archiwalne dotyczące ziem polskich, cały ten polski dorobek kultury powinien pozostać w Rosji. W traktacie obydwie strony zobowiązują się do nieingerowania w sprawy wewnętrzne drugiego państwa. Pokój z bolszewikami zostawia nam wywalczoną w wojnie granicę, ale bez Mińska i Kamieńca Podolskiego. Państwo sowieckie ma zapłacić Polsce 30 milionów rubli w złocie oraz jednak zwrócić dzieła sztuki. Polski ambasador w Moskwie, Stanisław Patek, próbuje później zrealizować gospodarcze i finansowe ustalenia traktatu. Spotyka się z wicekomisarzem spraw zagranicznych Maksimem Litwinowem. Polsce udaje się odzyskać arrasy królewskie, część zrabowanych dzieł sztuki oraz archiwum koronne. Lenin na plenum partii bolszewickiej ocenia traktat. Naszym celem jest wywołanie wszechświatowej rewolucji, która unieważni wszystkie umowy i uczyni nas zwycięzcami. Czerwona Rosja zbroi się intensywnie. W wyniku zakończonej zwycięsko wojny z bolszewikami Polska odzyskuje 114 tysięcy kilometrów kwadratowych obszaru i około 4 milionów ludności poza linią Kerzona. Rosja i Ukraina zrzekają się roszczeń do Galicji Wschodniej. Terytorium Rzeczypospolitej na wschodzie sięga granic drugiego rozbioru. Rosja pierwszy raz od czasów Iwana Groźnego cofa się na wschód w kierunku swych granic etnicznych. Bitwa pod Warszawą. Cud nad Wisłą. Młode państwo polskie święciło tryumf swej pierwszej wygranej wojny ze wschodnim najeźdźcą, wskrzeszając tradycje dawnych stuleci. Bohaterowie filmu bronili ojczyzny we wrześniu 1939 roku. Walczyli na wszystkich frontach II wojny światowej. Po roku 1945 nie mogli powrócić do Polski, rządzonej przez uzależnionych od Moskwy komunistów. Prochy nielicznych zostały przywiezione do ojczyzny dopiero po odzyskaniu niepodległości.